20 kwietnia gimnazja zakończyły 3-dniowy maraton egzaminacyjny. W poniedziałek uczniowie zdawali część humanistyczną obejmującą historię i wiedzę o społeczeństwie oraz język polski. We wtorek matematyczno-przyrodniczą, na którą składały się matematyka, biologia, geografia, chemia i fizyka. Środa to dzień poświęcony na język obcy, nowożytny. Jak poradzili sobie z poszczególnymi częściami egzaminu, zapytaliśmy uczniów publicznego gimnazjum nr 1. Język polski zaskoczył wszystkich. Ja liczyłam na rozprawkę, niestety dostałam charakterystykę. Dostaliśmy charakterystykę, a raczej chyba nikt nie chciał jej pisać. Ja tak samo, ja już się tak modliłam o tą rozprawkę, żeby była rozprawka. No i się okazało, że jest charakterystyka. No ale tak to sądzę, że raczej ładnie się wpasowali. Ja się bałem głównie tego, że będą lektury, których albo nie pamiętam, albo nie omawiałem, więc była swoboda wypowiedzi i napisałem to, co wiedziałem i myślę, że wyszło dobrze. Część matematyczno-przyrodnicza także uczniów zaskoczyła. Nie było naprawdę trudne, zadania otwarte były dość proste, wyniki wychodziły całkowite, więc jestem spokojny. Mi zadania przyrodnicze chyba poszły najlepiej, oprócz matematyki. Były w miarę proste w tym roku. Egzamin z części przyrodniczej był, tak jak powiedziała koleżanka, chyba moim zdaniem też najłatwiejszy i poszedł mi chyba najlepiej. Język. Wszyscy uczniowie zdawali zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Poziom podstawowy napisałam chyba wszystko dobrze, bo był bardzo prosty, a rozszerzony też mi się wydaje, że jest wszystko w porządku. Poziom podstawowy napisałam dobrze, a no z rozszerzonym już trochę gorzej. Znalazłam parę błędów już jak wyszłam z sali, ochłonęłam to, sobie wszystko uświadomiłam, no ale też nie powinno być źle. Jak dla mnie to poziom podstawowy był praktycznie tej samej trudności, tego samego poziomu trudności co poziom rozszerzony. Wiem, że mam kilka błędów, ale myślę, że powinno być dobrze. Egzamin gimnazjalny to duże przedsięwzięcie logistyczne dla szkół. Egzaminy gimnazjalne z racji tego, że to jest bardzo skomplikowany cały system, biurokratyczny też, to jest duże wyzwanie i logistyczne, i wyzwanie takie merytoryczne, trzeba być naprawdę bardzo skoncentrowanym. Nie tylko na, jak uczniowie, na rozwiązywanie zadań, ale my musimy być bardzo skoncentrowani, żeby te wszystkie procedury przebiegały zgodnie z procedurami, żeby egzamin przebiegał, żeby nie uległy zakłóceniu, żeby żadne nieprzewidziane czynniki nie przeszkodziły uczniom napisać jak najlepiej swoich prac. Młodzi ludzie zmierzyli się z niemałym zakresem materiału. Gminy są różne. Młodzież jest oczywiście lekko rozczarowana, ale przede wszystkim przeważają miny zadowolone. Uczniowie są raczej zadowoleni, pewni raczej tego, że napisali dobrze egzamin. No to można zauważyć z roku na rok coraz takie lepsze przygotowanie, większą odpowiedzialność. Młodzież jest bardziej skoncentrowana, świadoma tego, że dobry wynik na egzaminie będzie skutkował potem tym, że dostaną się do tej szkoły, do tej klasy, którą sobie wybrali, którą sobie wymarzyli. Przez czas egzaminów stres towarzyszył i uczniom, i gronu pedagogicznemu. Ja się bardzo nie stresowałem egzaminem, podeszłem raczej wyluzowany i uważam, że nie było to jakieś bardzo trudne. Ja się strasznie stresowałam, bałam się, że coś zepsuję, że nie doczytam czegoś, że nie dam rady, no ale okazało się, że nie było aż tak źle. Ja się stresowałam tylko na początku, ale po tym jak już otworzyłam arkusz, zobaczyłam pytania, to w sumie przestałam się już stresować, bo nie było to takie trudne jak myślałam. Uczniowie już odetchnęli z ulgą, dyrekcja i nauczyciele również. Tak, rzeczywiście to jest spore wyzwanie. Musieliśmy dużo wysiłku włożyć w przygotowanie sal, w przygotowanie egzaminów, protokołów, prawidłowe wypełnianie całej dokumentacji. No i rzeczywiście to ciśnienie schodzi nie tylko z uczniów, ale i z nas, nauczycieli. Niemniej teraz będziemy oczekiwać z taką niepewnością na wyniki. Będący już po egzaminie uczniowie mają kilka rad dla swoich młodszych kolegów. Nie myślcie, że będziecie pisać rozprawkę, gdyż możecie się zawieść. Nie stresujcie się, bo zestresujecie się i nic nie napiszecie, naprawdę. Podejść do tego na luzie, nie denerwować się za bardzo, no i wierzyć, że się uda. Egzaminy za nami, wraca codzienny rytm szkolny. Również uczniowie klas trzecich muszą kontynuować naukę. Tak, zresztą warunkiem, żeby nie przystąpić jeszcze raz do egzaminu, to jest ukończenie szkoły.
Zanim jednak klasy trzecie wrócą do szkolnej rzeczywistości, mają w planach... spać. Ja pójdę do domu, wyśpię się, zamówię pizzę i będę oglądać seriale. Odpoczywać. Wyniki egzaminu będą podane w połowie czerwca. Za wszystkich zdających trzymamy kciuki.